dawnej miłości, Geralt trafił w pobliżu wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. No tak... To widzę, że my mamy minę na zaczątku, że jo? To jest jedna zmiana. Dámy a panie, vás vítám na mém kanále u hry Geralt z Rivie, alebo Zaklínač. Minulé som vlastne v tej hlavnou dejovou linkou tam prišiel do tej krčmy. A začali sme tu napobiehať po dedine, tam z tie vývesky som si pozrel. A tu na toho kováča, že zvracím, čo neviem, musím nájsť, tak som si povedal, že keďže je tu kováč a ja mu pomôžem nejak, s nejakými tými jeho pataliami, že niekto mu rozbil vyhňu, tak možno, že mi potom bude zadarmo nejak zháňať veci. Zaujímavé isté úkoly. Jasne. Zároveň, ako som sa pýtal na tie karty, tak Petr Bílek, dúfam, že som ťa neskomulil, tak vravel, že všetky karty mám brať, všetko, že to na nejakú hru Gwen, dúfam, že som to popietol, že to je na nejakú hru Gwen a že potom môžem túto hru hrávať s nejakými NPC-čkami a získať tam nejaké opravdu silné karty. Čakať. Tam niečo si ukázal vo vnútri, nie? Čo som bol vo vnútri? Je to, že môžem sfúknuť tie sviečky, jasne. Takže môžem sa nabrúť ani. Vylepšenie zbraní, dostanečný brosku, ktorú si môžeš dočasne vylepšiť svoje zbraní. Dneskáš bonus k poškodeniu. Tak použijeme. To vybraním prvou lidu vylepšenú. Je to len takto? To nejako v... tom... Bože... Skyrim? Tam sa mi pekne chytie a brusí. Čo to mám nájsť? Počkaj, počkaj. Buď som slepý, alebo nevidím. Ale mne šálí zmysly. Nevidím kričky. Počkaj, jasné. Čiže ideme vystopovať. Teraz nebudem zbierať kričky, oné. S kričkou dzeci. Aha. Čiže Geralt je aj takto stopár. Čiže niekto som prišiel na loďke. A to na nejaké. Výberský prúd. Żebyś zachodził. A poczekaj, to najże. A ja dziś dostałem bajkę chleba. Poskuma. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. No, to że... To sme pohľadali. Jakie szlopa są... Możesz, że prosił potem na drugą stronę? Co to je? Z tego wszystkiego zgubił buty. A gdzie? Już wolę się pokorować, niż mieć z duchem do czynienia. Bez pychu stracił buty. Żeby się oddzielać po pobreżu? Z tego wszystkiego zgubił buty. Czy to to? Czekaj, tak, 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 tak. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce. Ale zdołał uciec.
A czyże wyskoczyli z wody na niego? A, tu nas stopi. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Tak było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przeszyli. Ponoć go cichaczem w klipcie włożyli. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. No, krenu byśmy nie mali, takže ze kniga si nič brať nebudem. Albo... Aha. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki. Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. No nie nachodu. Presne. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Nie ożraty. Spokój i chodź za mną. Muszę przeprosić. A, to za dwie twoje same. Dziękowar. Odmieniec. No pojedź za mną. O, mapa. Mko? Jep. A kowar je. To sobie możemy pohybować? Nie. Dobre, takže... No pojď, nebudem. Ježiš, ti to trvá. Gościwuj, wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwan. D-E-R-Y-W-A-N-Y. Nie gościwuj. Ale jak to? Wiecie, wiem jak ci dali na postrzyżyny. Normalnie, jak przechodzimy przez plec, tak by sobie tam był skór. Moja babka była z Nazairu. Takie buty! Ej, to uszanowania, mości Derwan. Niech was złote słońce prowadzi. Stale od mojego obejścia. Czy to dogadujcie, susedia? Cisza na morzu, cisza w komnacie, cisarz Emhyr na rogugacie. No, ciężko. Posłuchaj mi uważnie, nigdy tej przyśpiewki nie powtórzysz. Nikomu, no, szyb. Ciężkiem masz się już więcej nie bawić. Ale ciężko to mój najlepszy kolega. Ciężko to głupie. Może was wszystkich zabić. Zobaczycie, zobaczyć raz, to pożałujesz. Nie, to stoczyło, ale... Pobudka! Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem.
I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówię wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Surowa kara. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Stać się huknąć. No, także mamy prawego kamarata. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Pokaż mi zboże. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Drewo. Kosielka. Sydło. Te grichy nie udali. Za stosem. No, to byśmy do tego szybko. No. Teraz na troszkę dłuższe studiowanie. Praszki. Diamantowi. Janta. No i to czy mamy? To na nic. To są jakie te odmeny. Domla Wirba. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Chyba przysady. Wetesz zbroje remisowane materiał. Aha. Srebrowskie zeznawi na kresu, które masz u sebe. Pomóc mi się wybierać amnit kategorii. Jasnie. Zona predmetu. Są wszystkie, które potrzebujesz. Jasne. Rozebranie predmetu. Okej. To jest zbrojer. Będzie narodowa. No, chyba prysa, także to za konwenc wiemy. Oka. Oprawić. Wszystko na 99%. O, 94%. Ta 6. Jsme dość grzeszle, tak nie. Filmowe wylepszeni. Nie ma żadnej wylepszenia wersji, a rozebrać możemy. Czy te? No może rozwijać niektóre predmety, nazwiska, tym niektóre z wszystkich. Czy te? Korzyna, jasnie. Za rozebranie cięższa cena. A to, że pewnie jest lepszy przy nim. To czy kurze, to by co mało rozbrać, nie? A raczej nicham tak. Oka. Bohom. Bywaj. No. Thank you.
coś nie. Aha, mi, są sobie z prekonia. Poczekaj się, jak ja właśnie X komu możemy zobaczyć. Gdzie? Ja luki koń. Koń. Kletna. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak polował, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźmaka. No idź. Pojeżdż się sobie. No. Ukręci. Tak było. Tyle, że nie zaraz topiec ze żar i wiedźmak nic do tego nie miał. Wolni. Gdzie to było? Zaszki umieścisz. Mhm. Otazniczki to są zajmowe miejsca. Tutaj mamy brusicze. Jakoś różne predmety. Uuu, kulku otazniczku. Tio. Po co się mam akurat ten to jeden? Widzimy, czy to najdziemy. Na powrót nie przeszedł. Ponoć go cichaczem. A, króle się biją, chłopi giną. Zwolnij, płotko. Kiedy żyjemy w shift, jakby mało. I z posesji. Gdzie? Ty ludzi. Sama wieczura. Zdrowy robaczniki. Joj. Mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jest to mocy? Pozwolę. Gdy czerwony, bo jedna lekka. Mam też jedno przytomne, bo są mniejsi niż ty. Lepszy, co to czy ja zrobić. Dobre, dobre. Ajajajajajaj. Że nie idzie po koniowie. U, to są one małe. Czekaj, R-ko. Dajmy si chleba. Gdzie ta klepna? A, tu si. Nazdar, zlato. No tak kłukam, żebym się musiał zadowolić wiatr potrawiny. Tempo, tempo! Poczekaj. Tak to. Ja bym się... Nie, Erko, Eczko, suma. A to medytowanie to było... Smyślny skok.
Co mogę medytować? A co na to się było? Aj. A my zrobili medytację. Medytować, jak to mi siostry na strice dwa medytować do jednej. Jesteś tutaj tym kliknie na dobrą godzinę. Myślę sobie, że tak to my. Zwieszę się. No, zmedytowaliśmy, a jużmy zdrowi. Super. Ziemia w jednym i chleba. Hej! No, tu ma widzimy jakie... Pekażki przed nami. Filtry. W ramce każdej filtry można uczyć ikony zwiedzać ze znów. Okej. Co mi wybiera? Jackson skok. Jasne. Tabulator. Angielska pas, ten szczyt. Płamień. Co mam? Czekajcie na mnie mamę. Ceczką. Nic nie wypadło. Jest to wypadło w tym? Nie okazuje się, że... Muzyczek. A pokraczymy w naszej cestie. Naprzód! Potapać? Aha, tam, już widzimy. Czek. Już jsem tě viděl. Ježíš, ty jsi drevo. No pláváš, no ale. Já se chcem ponorit, nechcem se vynárať.
No, chcę tu bedni. Tak to. A teraz. Že už tam bolo to Ečko, prečo to nezobralo? Držím Cčko, on sa za každý vynorí. Jo. Teraz som to... Aha, ja som musel dať šipko do... Sprintować. Co to było? No, kpeczka. Ja sam mogę złapać. Musel byť. Ako som točíval. Tak. Meditáciu na hodinku. Tak. Dáme si oheň. Tady sú ličkovia. Ja. Haló, honíš tam? Dobrý. Sirové maso, to som mal zaniesť do kuchyne a uvariť si ho. Lutovanie. To je výbušný. Asi hej. Vyzerá, že som všetko pobral. A tie súdy, že sú výbušné. Takže to necháme tak. Kývaj klepno, ideme ďalej. Na zahradě, ne? Volný potkal. Co jsem stačil? Ne, už, už. To počkej. Yes.
zrobić. Ależ wieje. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży! Tak mi otworzy dwierę. O! Rozkopuję. Koltes Griffenesan. Tak, co? Słyszałeś o brygadzie Rihet? To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi... To jest... Temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii. Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No to z mami? Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? No. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwszy słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem.
Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Oka. Tomira i Mysław. Dzięki. Ezund jak ten. Dobre, takže na budúce ideme loviť Gryfa. Alebo si troška ešte privyrobíme. A na budúce by som si teda pohovoril s tým, s tou bylinkárkou a s tým lovcom a prichystáme sa na lov Gryfa. Prečo sú tu viac červené? Rýchle cestovanie. Chceš niekam presne vybrať bod, označí bod zlo, bla. Takže sme teraz tu a potrebujeme sa dostať do dediny. Počkaj, on žije tu, no takže jo. Ako funguje transport? Skvěle. Takže sme tu, skočím do krčmy. Ej, tu som musel tie karty kúpiť, že jo? No. Vítajte. Nazdar. Rzucę okiem. Tu na, sú tie karty. Takže toto. Aj toto? Dobře. Kože tuto veci, zbroj. Zlepší klif a nejlepší. Takže toto sme tam našli. Teprve tu jídlo. Ako môžem spracovať jedlo? Pokazí sa tu na jedlo? Regenerácie zdravia, regenerácie boje. Trvanie účinku. A na tú... Ako to dám do tej... Aha, vlastne teraz som u obchodníka. Dobre. Tak zatím. Uważaj na siebie. Alherzen! Jeszcze się tu na inventar. Jo. To było jedlo. Aha, to nas tutaj rychle sloty, jasne. Także mamy chleba, mamy maso. Super, trooper. Dobre, dámy a páni, takže dneska sa tu s Geraldom rozlúčime. Zabili sme pár vlkov. A zobrali nový zachránil trpas... No, zachránil. Zistili, kto je podpaľač. A neminul ho celkom milý trest. Povesili ho. Preto chlastať sa má s mierou, aby ste vedeli, čo podpaľujete. Dobre, dámy a páni, takže to by bolo pre niečo naozaj všetko. Ja sa na vás teším zase na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte!